bo tam są ukryte dobra i pokłady miłości człowieka. Perché? Dlaczego? Per riscaldare il bambino, żeby ogrzać dzieciątko. Uwierzcie, że każdy z nas może być tak wielkim, iż zapłonie nasze wnętrze i nasz piękny ludzki świat, aby czynić otoczenie lepszym, dobrym, bo Bóg prowokuje miłością. Tam, gdzie pojawia się słowo nienawiści, gdzie przebiega linia podziału, tam nie ma Boga. Bóg jawi się w każdym akcie dobra, miłości, przyjaźni. Bóg odrzuca noce zdrady, pomówień, insynuacji. Bóg uczynił z tego, co do tej pory w historii moralnej człowieka stanowiło jego ciemną stronę, z tej właśnie nocy materię przebaczenia, materię miłości. Chciał powiedzieć człowiekowi, że od 2000 lat czeka, abyśmy zmienili nasze ludzkie, stereotypowe myślenie o zewnętrznym świecie. Byśmy zerknęli w siebie. Jak długo to dziecko, które narodziło się 2000 lat temu i jak wierzymy, stało się obiecanym Mesjaszem, ma czekać, aby nie umierać z trwogi, aby nie drżeć z lęku i chłodu, bo nie spotkało ludzkiego serca, które potrafi kochać, ogrzać i przebaczać. Czy my potrafimy być owym ogniem, który ogrzeje dzieciątko? Moi drodzy, to nie jest zwykła noc. To nie jest zwykłe nabożeństwo. To jest przesłanie, które powtarzamy od 2000 lat, po to, by pomóc każdemu z nas uwierzyć w to, że potrafimy być lepsi. Tylko Bóg jest ludzki, jak powiedział Berdiajew, a człowiek bywa nieludzki. Dlatego przyjął postać człowieka, aby uczynić go bardziej ludzkim. Spójrzcie na progu tych świąt Bożego Narodzenia w swoje serce i w swoje wnętrze. On chce przyjść do ciebie, aby uczynić cię bardziej ludzkim. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Opromienieni światłością bijącą z betlejemskiej groty, przychodzimy przed ołtarz, aby oddać pokłon narodzonemu tej nocy dziecięciu i jego matce Maryi, zawierzając Panu wszystkie sprawy człowieka. Módlmy się za papieża Benedykta, biskupa Marka i wszystkich pasterzy o radość z przybliżenia się Królestwa Bożego. Niech przez ich ewangelizacyjny trud Zbawiciel wciąż rodzi się w sercach ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą ojczyznę, wypraszając dla niej pokój i pomyślność. Niech będzie rządzona mądrze i sprawiedliwie, bogata w godnych synów, gorliwie pracujących dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny borykające się z trudnościami materialnymi, kłopotami wychowawczymi lub brakiem wzajemnej miłości, aby się dźwignęły i odnowiły wzajemny szacunek oraz zaufanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi smutnych, wypraszając radość, dla chorych zdrowie, a dla osamotnionych przyjaciół, aby z udręki i przygnębienia wyrwała ich odzyskana nadzieja. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę, wypraszając dla niej błogosławieństwo. Niech Pan strzeże żywych, a zmarłym ukaże swoje oblicze. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności, za Irenę Łopatę, którą wspominamy w 11. rocznicę śmierci, za księdza Krzysztofa Szalewskiego, aby otrzymali chwałę tego, w którego głęboko wierzyli. Ciebie prosimy. Dla nas i dla tych, którym składamy życzenia, wypraszajmy godne życie, abyśmy przez długie lata w zdrowiu i pomyślności cieszyli się światem odnowionym przez Syna Bożego. Ciebie prosimy. Niech cała ziemia chwali Twoją dobroć, Panie, któryś tak umiłował świat, że dałeś swego Syna, aby przyjął postać sługi i narodził się z Maryi, przynosząc ludziom odkupienie oraz dar usynowienia. Niech przez tajemnicę Jego przyjścia otrzymamy razem z tymi, za których się modlimy, wszystko, co jest potrzebne do godnego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oh, my God.
Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Z Wami i z duchem Twoim w górę serca stoimy. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Twojego Syna,
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Benedyktem, biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Irenie Łopacie w 11. rocznicę śmierci, o księdzu Krzysztofie Szalewskim i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się śpiewać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pana Bóg Boży, który kładzisz brzemię świata, zmiłuj się nad nami. Pana Bóg Boży, który kładzisz brzemię świata, dzisiaj pojawił się na ołtarzu pod postacią chleba i wina, a przed 2000 lat powiedział człowiekowi, że go kocha. Błogosławieni, którzy z taką wiarą w dzisiejszą noc przyjmują go do swego serca.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,